Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii o nazwie The Mage Seeker League of Legends Story. Kochani, wracam w sumie do korzeni. Mam na myśli, mówiąc wracając do korzeni, jakby nie patrzeć, mój kanał zaczął się tak naprawdę, mimo iż był stworzony dawno, dawno temu, to zaczął się właśnie od League of Legends Story. Dokładnie, wcześniej graliśmy w Reinet Kinga, tym razem będziemy poznawać historię Sylasa. Powiem wam osobiście szczerze, nie miałem pojęcia, że ta gra w ogóle jest, istnieje, serio. Latam sobie po Steamie, bo tak w sumie ostatnio na tym kanale zdecydowanie jest zbyt dużo koopów. I wróciłem z pracy, myślę sobie, kurczę, no trzeba nagrać w końcu tego Cyberpunka, szczególnie, że tam Turcjan nie mógł grać w Project Zomboi, tak, to już w ogóle odpadł. Reszta tak samo nie mógł grać, mówię, no w sumie delikatnie sobie nadrobimy te gierki single player. Aż tu nagle patrzę, a tutaj gierka z historii League of Legends. W szczególności, że ja już ligę odstawiłem w sumie chyba od 3 miesięcy, więc dla mnie to jest taki powrót sentymentalny w stosunku do kanału. Bo naprawdę ten kanał po tych odcinkach z The Reinet King po prostu zaczął rosnąć. Dzięki właśnie tej serii miałem chęć wracać do nagrywania, dlatego jak tylko zobaczyłem, że jest kolejna odsłona, mimo iż w RPG-u, właśnie z The Mage Seeker, League of Legends Story, stwierdziłem, że automatycznie kupuję, nieważne za jaką cenę, nagrywamy, robimy całą serię bez zbędnego gadania. Ale co mnie jeszcze zainspirowało właśnie przy zakupie tej gry? Kochani, jest to w sumie gra twórców Moonlightera, a Moonlighter, jakby nie patrzeć, był u nas również na kanale i przeszliśmy go w 100%, jakby nie patrzeć, razem z dodatkiem, który no troszeczkę później też, aczkolwiek no przeszliśmy wszystko. Mamy no, może nie 100%, bo tam wiadomo te ulepszenia były dalej i tak dalej, ale no nam się już zbytnio nie chciało tego prowadzić, aż tak nie chciało nam się tego maksować. Dlatego, kochani, ja dorobię delikatne cięcie, bo widzę, że delikatnie jest dźwięk, albo w sumie może i nie. Może i w sumie i nie. Nie robię cięcia. Chyba nagrywam na dwóch kanałach, dajcie mi sekundkę, jeszcze tylko sprawdzę, czy to się na pewno nagrywa na dwóch kanałach. Bo jakby nie patrzeć, można się, nawet na trzech się nagrywa, o dziwo. Nawet się na trzech nagrywa, tylko w jaki sposób to się nagrywa? Ja wam to chyba wytnę. 1-2. Dobra. Nie jest źle. Nie będę wam tego nadwycinał. Gra, grafika, język polski, oczywiście głosy. Nie ma pewnie polskich. To tylko i wyłącznie angielskie. No niestety. Będę starał się wam to czytać. Dźwięk może być. Wideo oczywiście. Dajmy sobie, że nie da się na 75. Dobra, 60 starczy. Synchronizacji pionowej nie włączamy, bo to oczywiście coś złego. Zresztą Cyberpunk i reszta dosyć sporo tego pokazywała. Dobra, bez zbędnego gadania, bo już mamy 4 minuty na odcinku. Zacznijmy nową grę. Dla graczy, którzy chcą równowagi między fabułą i walką, to czyli tak samo jak zrobiliśmy w Reinet Kingu. Myślę, że ten poziom trudności będzie adekwatny do naszych umiejętności. Okej, okay, mnożnik obrażeń wroga normalny, mnożnik zdrowia wroga też normalny, mnożnik obrażeń Sylasa też chyba jest normalny. W tej krainie magia jest równie naturalna jak ziemia, po której stąpamy, ale magowie nie są wolni. W Królestwie Demacji łowcy magów ścigają ludzi obdarzonych magicznym talentem i zamykają ich w ciemności. Sylas z Okłapiska, zerbowany przez łowców magów jako dziecko, przyszedł na świat z mocą wyczuwaną magii, kłania magii. On widział prawdę. Magia jest wszędzie. Pewnego dnia Sylas zlitował się nad pojmaną magiczką. Odkrył wtedy swoją drugą moc. Zdolność czerpania z magii innych ludzi.
Ale ta moc okazała się zbyt trudna do opanowania dla dziecka. Uwięziono go za to na 15 lat. Aż wykradł magię swej jednej przyjaciółce, Lux, obrączyni korony. Zdradził ją, by wyrwać się z więzienia. Ucieczka Sylasa była iskrą. Czy Sylas użyje swojej mocy dla własnej małostkowej zemsty? A może rozpali pożar, którego nie da się ugasić? Wielkie miasto Demacja. Słodka woń rewolucji. Krew, pot i zerwane łańcuchy. Wreszcie pozbędę się tego więziennego smrodu. Magia, którą wziąłem od Lux, zanika. Muszę znaleźć więcej. Dobra. S, aby się przemieścić. Rozumiem, że w ten sposób. Lewym mamy atak. Prawym na razie jeszcze nic. Spacją mamy dash. Okej, czyli tutaj będzie bardziej. Demacja leży w zgiszczach. Dobrze. Tutaj będziemy mieć chyba więcej akcji. Nie można zakuć magii w kajdany. Pora odzyskać to, co się nam należy. Tu będzie definitywnie więcej akcji. Mimo iż Sylasem nie gram, czy nie grałem, jeżeli chodzi o ligę, to w sumie fajnie będzie zwiedzić jego historię. Mniej więcej lore znam Sylasa, ale na pewno nie z takiego... podejścia. Tutaj wejść nie możemy. Tak co, ja sobie tu przeleciałem. Ale chyba tu nic nie ma. No tutaj są w sumie jakieś dziwne kryształy, ale nie wiem, czy one są do magii, czy... Dziś my, magowie, zrywamy pętające nas łańcuchy. Dokładnie. Magia nie może być ograniczona. No co, chyba będziemy mieć tam jakieś combo. Zobaczcie. Ciekawe, czy będą jakieś sfery. Lekki atak. Dobra, nieźle. Mamy golda. Kurczę, jeżeli to są twórcy Moonlightera, to może być śmiesznie. Ciężki atak prawie przez myszy. Tego nie mieliśmy. Myślę, że może być sporo grindu niestety. Akurat twórcy Moonlightera mają tendencję do tego. Tu po samym Moonlighterze to widać. Nie dajcie mu uciec. Po moim trupie. Nie ma sprawy. Jest pierdyknięcie Sylasa. Na ciebie się nie da ruszyć niestety. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać ogólny rozwój bohatera. No nie, strzelający. Ale mają lekkie ataki. Pyk, 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 nie ma was. Lecimy dalej. Aha, znaczy zrobiłem to przed tym, aż nas tutorial poinstruował o tym.
O nie! Oh no, anyway. Pierwszy hit otrzymaliśmy. Ale nie ma tragedii. Dopiero nauka. Ich wspaniałe miasto legło w gruzach. Demacjanie zasługują na rzeź i masakrę za to, jak mnie potraktowali. Oby zapamiętali ten dzień na zawsze. O, Sylas jest serio żądny zemsty. Trochę dziwne znaczenie, jeżeli chodzi o doskok. Tam się chyba doskoczyć niestety nie da. Opa, idziemy dalej. Jakiś boss? Garen. Sylasie. Ani kroku dalej. Masz ochotę na kolejną rundę, Garen? Ostatnim razem prawie cię zabiłem. Miasto stoi w ogniu. Król nie żyje. Ludzie żądają odpowiedzi. Żałuję, że nie zabiłem waszego podłego króla, ale to nie moja sprawka. Musiał to zrobić jeden z pozostałych, głodzonych przez niego w lochu magów. W mieście jest nas dziś sporo. Ale jeśli chodzi o podpalenie miasta, to moja zasługa. Moja siostra Lux miała cię za przyjaciela. Zdradziłeś ją. Pożyczyłem tylko trochę jej magii, aby uciec. Wiedziałeś, że jest magiczką, tak? Dziewczyna nie może być przecież szczera wobec starszego brata Garena, prawda? Zamykacie magów takich jak ona. Nic nie wiesz o Lux. Hej, Garen. O kurde, dobra, to masz jakieś dziwne ataki. Opa. O nie! Nie kręć się! Przestań się kręcić! O nie, dobra, tu chyba musimy to przegrać. Cholerny spinner! No przestań się kręcić, dziadu! Co to jest za shift? Czemu ja na shift mam jakieś dziwne ataki? Co ja tym robię? Za demasję, tylko na osiągnięcie, ale przeżyłem. Raz już umknąłeś śmierci. Teraz odpowiesz przed moim mieczem. A, Garen zultował mocno. Teraz musiał mieć naprawdę mało HP. Mage Seeker, a League of Legends story. Kilan? Sylasie, musimy już iść. Szuka cię całe miasto. Chodź ze mną. Znam wyjście z... To za wtrącenie mnie do lochu na 15 lat. Zasłużyłem sobie. Przepraszam. Byłem złym nauczycielem i wciąż jestem łowcą magów. Nie masz powodu, by mi ufać. Ale znam inną drogę poza miasto. Mniej tam żołnierzy. Dobrze, ale jeśli mnie zdradzisz, nauczycielu, zginiesz z mojej ręki. Jeśli cię zdradzę, możesz ze mną zrobić, co ci się żywnie podoba. I Garen nam złoił dupsko na Irli. Ale spokojnie, do szóstego.
Ja jeszcze nie mam żadnych speli. Ten dziadyga miał. Miał Q, miał E. No W to w sumie nie widziałem. Czas odnowienia kopiowania. Każdy wróg posiada czas odnowienia kopiowania. Przez ograniczony czas Sylas nie może podobnie skopiować umiejętności tego samego wroga. Czas odnowienia jest widoczny, gdy wycelujesz we wroga. Szkoda, że tutaj nam nie pokazywało tego, tylko od razu nam przeciało do D. Umiejętności kopiowania. Shift plus prawy. Sylas może kopiować magiczne umiejętności od wrogów. Wyceluj we wroga i zahacz go łańcuchami, aby skopiować jego umiejętność. Teraz będzie przechowywać ją w swoich rękawicach aż do użycia. No co mnie lejesz, dziadu? Gdzie tu jest jakiś czas odnowienia? Oj, to będzie ciężkie, powiem wam szczerze. Ciekawie. Dobra, pożyczymy sobie umiejętność. To nie jest kradzież, jeśli potem ją zwrócisz. Exactly. Żywioły. Mocne i słabe strony. W magii występuje 6 żywiołów. Magiczni wrogowie ponoszą dodatkowe obrażenia od przeciwnego żywiołu i mniejsze od własnego. Udało ci się do tej pory zobaczyć umiejętności ognia i lodu. Te dwa żywioły są przeciwstawne. No, w sumie tylko ognia. Wiesz, o nie! Ciężki to jest! Zahaczenie łańcuchami. Shift plus prawy. Lewy, przepraszam. Teraz może użyć łańcuchów, aby przemieścić się bliżej wrogów. Teraz może także atakować wrogów, zahaczając ich łańcuchami. Użyj lekkiego ataku, aby zadać obrażenia zahaczonemu wrogowi. Ciężki atak zadaje obrażenia obszarowe zahaczonemu wrogowi. Shift lewy, prawy. Teraz może też użyć łańcuchów, aby przechwytać przeciągalne przedmioty. Aha, czyli mamy różne ogólnie specyfiki tutaj. Ty, a jak chciałbym chciał... Tak. Da się jakieś kombo robić fajne? Da się. To będzie dziwne. Ja już teraz się trochę pogubiłem. Żeby mi skłamać. I celowanie? Dobra, to już mamy zaliczone. Plugawy mag. Ja nie jestem plugawy. Nie zbliżaj się magu. Ja zaraz wam mogę pokazać, kiedy jestem plugawy. Chcę od ciebie skopiować coś, nie mogę. Dobra, tutaj idź precz coś tam. Rozumiem, że przejść się nie da. Gadasza mamy non-stop, czyżby? Jest takie szybkie poruszanie się w sumie. Hop. Żałośni łowcy magów. Nie pragniecie wolności? Zbuntujcie się przeciw Dematii i ucieknijcie wraz ze mną. Nigdy. Ja służę królowi. Zatem zginiesz u boku swych oprawców. To miał być prawy! Czekaj, lewy? Nie, to prawy. Prawy pyk. Pyk. Kurde, to naprawdę nie jest takie proste. Każdy, kto myśli, że to jest takie hopciup na krowę i ciele gotowe, to naprawdę to tak nie działa. Hop, lewy. No jak chcę do niego? Pyk. O, dobra, udało się. Ale serio, to nie jest proste. Nie wiem, jak ja ogarnę tą krymszologię. Od ciebie mogę coś? Nie, oni nie mają nic. Jednego to bym sobie zostawił. Żeby was troszeczkę rozwalić, na przykład tego ognistego. A tu jest... Czas cooldown tego wszystkiego.
Dobra, ogarniam. Powoli ogarniam. Nasze ukochane miasto. W gliszczach. Z gliszczach, przepraszam. My gramy to od nocy w nocy. Wysłowo, że ten Kilian wygląda jak każdy mak. Ufasz mi teraz, Sylasie. Próbuję pomóc ci w ucieczce. Droga była słabo strzeżona. Nie wprowadziłeś mnie w pułapkę. Ale dlaczego wciąż dla nich walczysz, nauczycielu? Przyłącz się do rewolucji. Ucieknij ze mną. Wciąż mam swoich uczniów. Nie mogę ich porzucić tak, jak porzuciłem ciebie. Ty musisz uciekać dalej. Przez ten tunel prowadzi tajne przejście. Zatrę twoje ślady i spotkamy się w lesie. A więc to wszystko, Kilianie. Wolność jest w zasięgu ręki. Zasługujesz na drugą szansę. Twoja zbrodnia. Wiem, że to był wypadek. Byłeś tylko dzieckiem. Łowcy magów nie znają litości. Ja też nie. Zemszczę się na nich wszystkich. Od najpodlejszego strażnika więziennego po samego Aldreda, obrońcę korony. Jeśli planujesz zabić dowódcę łowców magów, to musisz znaleźć sprzymierzeńców. Wywołałeś zamieszki w mieście, ale na prowincji wręcz roi się już od zbuntowanych magów. To tylko bandy wyrzutków. Rabują patrole łowców magów i kradną owce z pastwisk. Ha, rewolucja to coś większego niż zwykłe zbujowanie, a zemsta nie przynosi zysku. Cóż, przemyśl to. Nowi znajomi to dobry lek dla zranionych serc, takich jak nasze. Cokolwiek postanowisz, będę świętować twoje zwycięstwa z daleka. Byłeś dobrym chłopcem, Sylasie. I stałeś się mężczyzną godniejszym ode mnie. Wiem, że możesz zwyciężyć. Dziękuję ci, Kilianie. To dobrze to słyszeć. Okej, czyli co? Jesteśmy w lesie. O nie, możemy krzaki rozwalać. Czy to nie Sylas, ten zbiegły morderca? Jep. To ja. It's me. Sprowadzi nam na głowę łowców magów. Nie przeginaj. To mag, który zabił króla. To nie ja. Oni myślą, że zabiłem króla? To interesujące i użyteczne. Tak, jestem Sylas z Ochłapiska. Dziś opuściłem miasto wśród płomieni, ale moje ambicje się tu nie kończą. Wczorajszej nocy zginął król, lecz jego syn wciąż żyje. A łowcy magów wciąż przyjmują rozkazy od tego samego rozpieszczonego bydlaka, który wtrącił mnie do więzienia. Lorda Eldreda. Musimy rozprzestrzenić ogień, który dziś zniesiliśmy w stolicy, by objął każde miasteczko i wioskę w królestwie. Kto jest gotów nieść ten ogień? Trafimy za kraty. Ja nawet nie umiem walczyć. Ja tylko chcę pokoju. Jestem Leilani, dumna rewolucjonistka i czarotwórczyni, kucharka amatorka. Czy mówiłeś szczerze? Naprawdę chcesz obalić arystokrację i walczyć do sprawy magów? Próbowałem rozpalić w nich odwagę, ale wygląda na to, że ci magowie nie mają żadnej. Są ranni i zmęczeni. Musi minąć trochę czasu, zanim będą gotowi do walki.
ale wszyscy słyszeli plotki o tobie. Jak ci się udało zabić króla? Ja właściwie nie zabiłem króla. Gdy wszedłem do sali tronowej, już nie żył. Ale Lorda Eldreda i resztę tych psów, łowców magów, wciąż czeka moja zemsta. W jakim oddziale walczysz? Obozuję w pobliżu. W oddziale? Nie, jestem sam. Cóż, ja dowodzę bandą buntowników kryjących się w lasach. Zbiegłych magów, którzy chcą walczyć. Gdyby szkolił nas taki utalentowany wojownik, dalibyśmy owsom magów prawdziwą nauczkę. W więzieniu widziałem, do czego prowadzi ślepe słuchanie rozkazów. Myślę, że odkryjesz, iż buntownicy nie są szczególnymi zwolennikami zasad. Może zajrzysz do naszej bazy? Mogę ci zaproponować miskę mojej potrawki z marchwi. Rzeczywiście, padam z głodu. Dobrze, pokaż mi też swoją armię buntowników. Koniec z klatkami. Jesteśmy na miejscu. Nie ma to jak w domu. Te ruiny wyglądają na stare. Starsze niż wszystkie damasjańskie budowle, jakie znam. Jestem zaskoczony, że łowcy magów nie zdołali znaleźć tego miejsca. Niewielu z nich zapuszcza się tak głęboko w mroczny las. A jak któryś się odważy, to go zabijamy. A my mamy strażników, którzy czuwają dniem i nocą. Jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej na razie. Kapliczka zamaskowanej pani. Jesteście jej wyznawcami? Niektórzy z nas tak. Zaklinają się, że ona gdzieś tam jest i czuwa nad słabymi. Ty jak uważasz? Wiem na myśl, ale nie jestem przekonana. Nawet gdyby istniała, to wątpię, żeby zechciała nam pomóc. Bogowie nie dbają o prosty lud taki jak my. Nowy cel, odpocznij. A to za chwilę. Dobra, z tobą chcę pogadać. Znasz już mojego brata? No nie, dodatkowo ta czcionka tu jest tak słaba. Aż uhuhuhu. Mogę się wrócić? Nope. Nie mogę. A ty kim jesteś? O, czyżby notatki? Zamaskowana pani miłosierdzia. Proszę, pobłogosław mnie. Ty, która dbasz o sprawiedliwość dla zapomnianych i masz w opiece uciskanych, okryj mnie całunem zbawienia. Zamaskowana pani, rozgrzeszenia, proszę, pobłogosław mnie. Przychodzę do ciebie w chwili potrzeby. Pokornie proszę, aby twoje łańcuchy mnie uleczyły. Błogosław mnie ostrzem ciemności. Zamaskowana pani pokuty, proszę, pobłogosław mnie. Przychodzę do ciebie, szukając wybaczenia grzechów w przeszłości i drzwi do świetlanej przyszłości. Okryj mnie całunem zbawienia. Okej, okay, czyli tylko tyle, tak? Okej. Okay. Dobra, mamy odpocząć. Myślę, że nie stała tak na środku, to by było lepiej. Tu nie możemy walczyć. Kim jesteś? Ciebie nic nie mogę ściągać. Ale widać tą Moonlighterową stylistykę, naprawdę. I to mega widać tą Moonlighterową stylistykę. Troszeczkę mi to przeraża, bo nie czuję, jakbym w ogóle grał w League of Legends Story. Naprawdę. Być może się zdziwię, ale na razie nie czuję tego. Ale tu nic nie możemy zrobić. Napijmy się. Życie jest krótkie. Nawet mnie obchodzi, z czego jest ten kawałek. Wiesz, co mówią o maśle? O, masło. Pozdrawiam na masło z Discorda. Nieważne. Nie chcę go obsmarować. Masło obsmarować? No i bardzo dobrze, bo masło się nie smaruje. Masło się nie Discordzie. Chociaż rzadko ostatnimi czasy. Jezu, to jest wielkie. Czy to jest mapa? Jest mapa.
Możesz wyświetlać mapę obszaru. Znajdziesz na niej bieżący główny cel misji. Musisz osiągnąć główne cele, aby czynić postępy w grze. Na mapie będą widoczne również opcjonalne rozmowy. Idźmy tu. I była opcjonalna rozmowa chyba, tak? Czyli możemy iść śmiało w prawo. I w dół. No, tutaj się nie da. Tu się nie da, oszukała nas gra. Na pierwszy gorący posiłek zroszony był łzami. Co, ja źle przeczytałem? Czy mi się wydawało? Ja chyba źle przeczytałem. Znasz żart o złodziejach, co ukradli kalendarz? Dostali po 6 miesięcy. Dobre! To powiedział okoń do kucharza. Nic, bo dzieci i ryby głosu nie mają. Chodzi ser do tawerny i mówi. Poproszę kufel piwa. A ja na to. Klientów w dziurawym odzieniu nie obsługujemy. Wczoraj do tawerny wpadł kurczak. Ależ go oskubałem. Oskubałam, przepraszam, to kobieta. Dlaczego srebrno skrzydły macha ogonem? Bo ogon nie zamacha srebrno skrzydłym. Posąg Galio to znakomity symbol naszego narodu. Charakter ma jak ze spiżu. Chodzi ser do tawerny i mówi, aha, to już było. To było. To było. To też było. Dobra, nic tu więcej nie ma. Trudno. Jesteśmy, tu jesteśmy. Czyli możemy iść w górę i w prawo jeszcze. Robić research. Tu jakieś potki, może byś to wziął. Ale naprawdę nie jesteście gadatliwi, jeżeli chodzi o to. Nic. O! Miałem kiedyś farmę, ale gdy łowcy magów odkryli, że jestem magiem, zabrali mi wszystkie srebrne skrzydła. Strasznie się o nie martwię. Jeśli je znajdziesz, przyprowadź je z powrotem. Tu srebrne skrzydło? Nie. To wygląda trochę jak dzikie poro. Dobry, czy mam jakiś trening? Może i nie. No może i nie. Dobra, jesteśmy tu. Tu po prawej stronie coś jest. Piesio! Da się głaskać piesia, już jest dobry znak. Tak, możesz pogłaskać psa, jakie osiągnięcie. Dobre, dobre. Tam się nie da wejść. Ten obóz może i jest niepozorny, ale to dla nas dom. Shiro nie umie czytać, Shiro nie umie czytać. Dobra, piesio, jeszcze raz cię pogłaszczę. O, już gra. Już gra ma plus 10. Da się głaskać pieska. Dobry, prymitywny obóz, ale zapewnia nam schronienie. Co sądzisz? Żadnych szczurów, żadnych strażników. Mnóstwo słońca. To raj. No to żeśmy sobie pogadali, widzę. Dobra, musimy się udać na lewą stronę. W górę jest już wyjście. Te kapliczki coś będą potem robić. Tak mi się wydaje przynajmniej. O. Znasz już mojego brata? Nie znam, ale rozumiem, że tam będzie twój brat. Z wami nic nie da się pogadać, niestety, ale tu widzę schody. Niestety zablokowane. Miło jest w końcu móc używać magii otwarcie. Możemy iść na górę jeszcze. Nie no, magia to jest magia. Magia to magia. Nie ma co się tu w ogóle rozdrabniać. Zauważcie, że w ogóle tutaj jest taka dziwna poświata tego Syrasa, jak on robi tego Dasha. W sumie tak trochę dziwnie to wygląda. To moja specjalność. Czarotwórstwo. Kamienie z zakręciami wykonane z petrucytu? Wspaniały sposób przechowywania magii. Twoje łańcuchy też są zrobione z petrucytu. Tak jest. Gdy odbieram wrogom magię, przechowuję je w tych kajdanach. Łańcuchy łowców magów zwrócone przeciwko nim. To mi się podoba. Dobra, tu już chyba nic nie mamy do gadania. Z tego co mówiła, to ona jest tej przewodniczącą całej tej ferajny. Leciałem dziś.
Pamiętam mój pierwszy raz. Byłem mały, uniosłem się ponad ziemię i wzleciałem przez tworza. Myślałem, że to błogosławieństwo, móc przemierzyć tak szybko i łatwo. Ale nigdy więcej nie latałem, aż do dziś. To tak jak mieć wzrok w świecie, w którym otwieranie oczu jest bluźnierstwem. Albo mieć dotyk, ale samym wyciągnięciem dłoni budzić grozę u wszystkich, których znasz i kochasz. Któż potrafi oprzeć się obserwowaniu i dotykaniu otaczającego go świata? Ja nie. I nie mam takiego zamiaru. Tutaj mogę w końcu być sobą. Po raz pierwszy, odkąd uniosłem się w powietrze, czuję prawdziwą więź ze światem. Mogę pomagać tutejszym ludziom. Czuję się wolny. Co w tym złego? Teraz widzimy w sumie taką drugą stronę tego świata. Cel osiągnięty, odpocznij. Z więziennej celi do własnego posłania w lesie. Ci magowie byli dla mnie dobrzy. Dlaczego czuję się tak nieswojo? Ach, muszę się z tym przespać. Okej. Spodziewałem się, że moja pierwsza noc na wolności będzie spokojniejsza. Powinienem się do nich przyłączyć? Wykonywać rozkazy Leilani i innych młodzików o błyszczących oczach? Ona i jej bojownicy nie są tacy jak ja. Nie widzieli takich okropności, co ja. Nie mogę marnować czasu na nieudolnych nowicjuszy. Każda minuta bez walki to tortura. O, leci Leilani. Leilani. No jak myślisz? Dołączysz do nas? Twoja drużyna jest waleczna, zdeterminowana i zjednoczona. Ale to świeżaki. Wiem. Właśnie dlatego potrzebujemy kogoś takiego jak ty, by nas wyszkolił. Nie jestem do tego odpowiednim człowiekiem. Ja chcę zemsty. Krwawej zemsty. Jeśli mam zabić Eldreda, to nie mogę strawonić miesięcy nauczeniu młodych powstańców, jak walczyć. Wiem, że jesteś silny, ale samotna walka z łowcami magów to samobójstwo. Jeśli nie zdołam zabić tych tyranów, to nie mam po co żyć. Po tym, co mi zrobili, wyłącznie ich krew przyniesie mi spokój. Posłuchaj, jeśli uwolnię gdzieś jakichś magów, przyślę ich do ciebie. Nowy cel, opuść kryjówkę. Oni są pełni nadziei, ale ja jej nie potrzebuję. Potrzebuję gniewu i sojuszników gotowych umrzeć dla sprawy. W takiej misji jak moja, nadzieja jest słabością. Mroczny las. Zamiast dołączyć do czyjejś armii, zapuściłeś się sam w demacjańską dzicz. Walcz z wszelkimi napotkanymi łowcami i uwolnij tylu magów, ilu zdołasz. Odszukaj i uwolnij pojmanych magów. Znajdź magów chętnych walczyć w twojej sprawie. Zemsta, do której dążę, wymaga powrotu do stolicy. Ale najpierw potrzebuję zaopatrzenia. Obozy łowców magów w tych lasach powinny być dobrze wyposażone. Czas stawić im czoła. Moi drodzy, ale na pierwszy odcinek myślę, że tyle wystarczy. Zobaczymy w ogóle, jak się przyjmie historia Sylasa i czy podoba wam się właśnie ten styl graficzny. Nie wiem dokładnie, czego się mogę spodziewać po tej grze, bo nawet nie widzę jeszcze w tej chwili ani ekwipunku, ani nic z tych rzeczy. Dlatego troszeczkę mnie to na razie dziwi. Zagubione srebrne skrzydło, dodatki. Pakiet, stacja zaopatrzenia srebrnych skrzydł, jak zablokowany. Rozumiem, że to są skórki, których nie kupowałem, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. No cóż. Zapisywać możemy w każdej chwili. Fajnie. No i moi drodzy, widzimy się oczywiście w drugim odcinku. Gra będzie latywała codziennie, bo teraz jakby nie patrzeć Project Zomboid i Mage Seeker, dobrze mówię? Mage Seeker chyba tak. Będzie wlatywać po prostu o godzinie 18, Project Zomboid to 14, bo tam się teraz troszeczkę już mniej dzieje. Zresztą mam już 50 odcinków prawie.
Nie, 40 parę odcinków. No, nieważne. Ile mamy, tyle mamy. Tak czy inaczej, dużo. Jeżeli chodzi o Zomboida, oczywiście w następnych odcinkach wam wszystko wytłumaczymy, o co chodzi i co się z tą serią dalej będzie działo. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach. To jest Mage Seeker. Trzymajcie się. Hej, hej.